oczywiście po 20 pionków, 4 rzędy białych i 4 rzędy czarnych pionów, po 5 w każdym rzędzie. Jeżeli chodzi o samo ustawienie planszy, bo to też jest bardzo ważne, jak zapamiętać, czasami ludzie grają odwrotnie. Musimy zapamiętać, że ciemne pole jest zawsze w naszym lewym dolnym rogu. No albo jasne pole w prawym rogu i odwrotnie. Więc musimy pamiętać, że ta główna linia, zresztą tak jest ona nazywana, linia główna w warcabach, musi być właśnie z naszej lewej strony. Jeżeli chodzi o same pionki, wykonywanie ruchów, na starcie mamy oczywiście 9 możliwości. Biały pionek może pójść tutaj w dwie strony, ten tak samo w dwie strony, ten i ten w jedną stronę. Czyli mamy na starcie 9 ruchów. Oczywiście gramy po ukosie, gramy na zmianę. Raz wykonuje ruch zawodnik biały i raz czarny